Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybkie ciasto z gruszkami. Potrzebować będziemy 2 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 0,5 szklanki mleka, 0,5 szklanki oleju, szklankę cukru, 1,5 łyżeczki sody do pieczenia, 1 jajko i 1 łyżkę miodu. I składniki ciasta łączymy. Ciasto dokładnie łączymy. Już mamy połączone, jest o jednolitej konsystencji i przełożymy do formy, formę 20 na 20. Mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wyłożymy. I na ciasto damy gruszki. Ja tutaj mam 3 gruszki. Gruszki opłukałam, usunęłam gniazda nasienne, a teraz należy ułożyć gruszki na wierzch i ciasto będziemy piekli 45 minut w 170 stopniach. To zależy, ja zawsze powtarzam, jaki mamy piecyk. Gruszki kroimy na takie cząstki i układamy na całej powierzchni. Ja mam gruszki bardzo dojrzałe, bardzo dojrzałe. I tak przygotowane ciasto dajemy do piekarnika. Szybkie ciasto z gruszkami mamy gotowe. Tak wygląda szybkie ciasto z gruszkami, które wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto z gruszkami mamy upieczone. Ono jest jeszcze gorące i wierzch możemy oprószyć cukrem pudrem. Mamy ciasto z gruszkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ekspresowe ciasto z gruszkami.